W tabeli nad rysunkiem wideł podana jest masa ładunku. Maksymalny udźwig wózka wskazane na tym diagramie to 3500 kg. Pod rysunkiem wideł zaznaczone są odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Największa odległość wskazana na tym diagramie to 800 mm, czyli 80 cm. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że maksymalna długość lub szerokość ładunku to 1,6 m. Na rysunku nie ma podanej żadnej wartości dotyczącej wysokości podnoszenia. Oznacza to, że nie wpływa ona na redukcję udźwigu, więc ładunek określony z uwzględnieniem odległości środka ciężkości od czoła wideł można podnosić na całej wysokości podnoszenia wideł. Zadanie. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A. Aby rozwiązać to zadanie, należy obliczyć, w jakiej odległości znajduje się środek ciężkości ładunku od czoła wideł. Jeśli ładunek pobierać będziemy wózkiem od strony A, to należy podzielić 800 mm na pół, gdyż odległość środka ciężkości, jak sama nazwa wskazuje, będzie znajdowała się w środku pobieranego ładunku, czyli w odległości 400 mm. Następnie, na dolnej skali należy odszukać i zaznaczyć tą wartość. Na rysunku nie została wskazana wartość 400 mm, a zatem w tej sytuacji należy przyjąć, że znajdujemy się w przedziale do 500 mm. Teraz należy ustalić maksymalny ciężar ładunku. W tym celu od miejsca wskazanego dla środka ciężkości 500 mm prowadzimy pionową linię w górę i odczytujemy podaną wartość. Jak widać, w przypadku tego zadania maksymalny ciężar ładunku to 3500 kg, czyli 3,5 tony.